Siemanko, jestem XJJoke i witam was w mojej serii poradników do gry Warframe. Dzisiaj w ramach serii Gdzie zdobyć, powiem wam, gdzie zdobyć Inarosa. I tego Warframe w całości możemy zdobyć poprzez wykonanie zadania Pustynny Władca Inaros. I wypowiadając te słowa, mam nadzieję, że będę już mógł też dodać, iż link do zadania zamieszczam w opisie. Aczkolwiek jeżeli jeszcze do tej pory on się tutaj nie pojawił, oznacza to, że jeszcze po prostu nie nagrałem poradnika związanego z tym zadaniem, ponieważ można wykonać je tylko raz, a na moim drugim koncie, no niestety trochę schrzaniłem i przypadkiem usunąłem materiały dotyczące tego zadania, więc muszę stworzyć trzecie konto, wbić na nim piąty Master Rank, wykupić u Barokitera, czyli handlarza pustki, schemat na to zadanie, które kosztuje 100 dukatów oraz 25 tysięcy kredytów oraz po prostu je wykonać. A jeżeli wykonaliście już zadanie Pustynny Władca Inaros i chcecie zdobyć tę postać ponownie, aby poświęcić ją w systemie Helminth, możecie kupić jego poszczególne komponenty, oczywiście u Cephalona Symmaris na dowolnym przekaźniku. Za jego główny schemat musimy wydać 50 tysięcy reputacji do Cephalona Symmaris, a za schematy poszczególnych komponentów po 25 tysięcy. I to tyle w kwestii informacji, gdzie zdobyć Inarosa. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Oraz zachęcam też do zostawienia jakiegoś komentarza z informacjami zwrotnymi na temat tej serii oraz także z jakąś listą propozycji dotyczących tego, co chcecie, aby się znalazło w ramach serii Gdzie zdobyć, poza klasycznymi Warframe'ami oraz myślę Warframe'ami Prime, ponieważ jest to temat zbyt elastyczny. Relikty co chwilę się zmieniają, więc wymienianie ich wszystkich nie ma sensu, ponieważ musiałbym to bardzo regularnie aktualizować, więc kupcie się proszę raczej na jakichś kompanach, broniach lub innych przedmiotach, które nie wymagają żadnych reliktów kluczy. Oraz oczywiście zachęcam do zostawienia suba z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z kolejnymi poradnikami oraz częściami serii Gdzie zdobyć. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!